Tak, słyszeliśmy walka w podwyższonej kategorii kogucie, chociaż tak naprawdę bardziej obniżona kategoria piórkowa. Obydwie panie powyżej 64 kg wczoraj na wadze. Iza Badurek w czarnych getrach, czarnym rashgardzie, Zajra Dyszechowa w czerwonych spodenkach i czarno-różowym rashgardzie. I mocno Czeczenka atakuje teraz uderzeniami. Wskakuje Izie Badurek za plecy, bardzo agresywnie walczy, zaledwie 18-letnia zawodniczka z Kaukazu. Ale spore doświadczenie Rosjanki, jeżeli chodzi o starty w Pankrationie, Mistrzostwo Świata, a w tej dyscyplinie teraz wpięta za plecami, a robi wszystko Badurek, aby zrzucić rywalkę i udaje się to. I teraz reprezentująca S4 Fight Team Warszawa Polka w pozycji górnej. Przypomina sędzia Łukasz Bosacki o... Uważają na te cios łokciami. No i Iza Badurek im więcej walczy, tym wydaje się iść wagę wyżej. Chociaż... Ma problemy notorycznie Izabela Badurek z wypełnianiem limitu. Będziemy się czepiać, bo wymagamy oczywiście profesjonalizmu, ale walka toczy się na razie pod jej dyktando. Teraz czai się Badurek na klucz rękoma, a nie udaje się wobec tego z dużą łatwością. A jest w dosiadzie. No i to są dobre informacje dla Badurek. No, Iza ma sporą przewagę doświadczenia, 6 zawodowych walk na jej koncie, 4 wygrane. Dla Dyszechowej jest to zawodowy debiut na zasadach MMA. A teraz te długie nogi Rosjanki próbują tam się wczepić w Badurek, aby zyskać szansę do tego, aby uciekać z tej zagrożonej pozycji. Prawie jej się udało tam wykluczyć rękę. No to kosmetyka była, żeby wyciągnąć tą rękę. Ale Dyszechowa ma tutaj na pewno warunki na tak zwane nożyce TK. Czyli wsadzenie obydwu nóg pod pachy rywalki będącej w dosiadzie, ale teraz Badurek balachę. Czyżby dźwignia na łokieć, próba rozbicia przez Dyszakowo. Kręci się Badurek, szukając lewego ramienia Rosjanki. Bliska zakończenia tej walki przed czasem przez balachę. Ale Rosjanka próbuje sprawę rozwiązać siłowo. Nawet pozwala sobie puszczać tą zagrożoną dłoń, żeby zadawać jakieś pojedyncze ciosy. Ona pracuje teraz świetnie. Otwiera swoją rywalkę Izabela Badurek i tam centymetry dzielą, aby rozerwać ten uchwyt Zajry Dyszekowej. Tak jest! I tak bez... Popatrzyła się Dyszekowa na bok przez sekundę i zdecydowała się, że jednak nie wyjdzie z tej sytuacji. Odklepuje balachę. 2-1 Polska-Rosja. Świetnie rozwiązała tą parterową grę Izabela Badurek, ten background judo, te treningi w S4 Fight Team Warszawa, a pod okiem, no między innymi tego pana, którego widzieliśmy w czarnej koszulce, Roberta Jocza przynoszą, a spodziewane efekty, świetnie, Izabela Badurek, piąte zwycięstwo na koncie, piąte przez poddanie. Panie i panowie, przez dźwignię na ramię w pierwszej rundzie w tym pojedynku zwycięża Izabela Badurek.